Wyobraź sobie ludzki mózg, który... On jest charakterystyczno różowo-biały, ma żyłki, które płyną po fałdach. Ma taką charakterystyczną fakturę, lekko chropowatą. Chciałem, żebyś sobie wyobraziła, jak ta masa zawieszona jest w żółto-brązowym płynie. Można zobaczyć nawet raz na jakiś czas pulsujący ruch tkanki i bąbelki powietrza, które opływają ten mózg nienaturalnie, bo z góry do dołu, a nie z dołu do góry. Chciałem, żebyś sobie wyobraziła, że on jest zamknięty w szklanej tubie. Nie widzimy, co jest poza. Jesteśmy skoncentrowani bardzo mocno na samym tym, na samej tej materii, ale możemy zobaczyć błyski na szkle. Chyba jasny błysk z maszyny spawalniczej, która raz na jakiś czas rozbłyskuje się po jednej ze stron. Możemy zobaczyć cienie ludzi, którzy przechadzają się gdzieś w tle. I łoskot maszyn z piętra powyżej. I gdzieś przenikający to wszystko jeszcze jeden dźwięk. Dźwięk łopotu skrzydeł. Dużych, cielistych skrzydeł, które są gdzieś w tle. Ale zostawmy na chwilę ten widok i przenieśmy się w trochę inne miejsce. Przenieśmy się na ulicę. Trudno powiedzieć, w którym momencie tej historii. Ale wyobraźmy sobie brukowaną dróżkę, torowisko, które jest po środku tej drogi i tramwaj, który przejeżdża bardzo szybko z dzwonkiem. Widać ludzi po zawieszanych na tym tramwaju. Jest sam poranek, więc ludzie śpieszą się do pracy. W środku można zobaczyć kogoś czytającego gazetę. Wszyscy są w miarę dobrze ubrani. Jakieś garnitury, kapelusze, kobiety w pięknych, długich spódnicach, sukniach. Jest ciepło, bo to końcówka maja. Możemy zobaczyć ten blask, który rozchodzi się po jeszcze jasnych chodnikach. A ja chciałem, żebyśmy w tym wszystkim spróbowali sobie wyobrazić Alison, która w sumie zmierza w tej chwili po górnym Manhattanie, zmierza do pracy. Alison lubi pogodne dni, lubi lato, jak to dzieciak, ale tak naprawdę mina ma ponurą, bo idzie do pracy, która ani nie jest szczytem jej marzeń, ani w ogóle nie jest szczytem czegokolwiek. Po prostu idzie, bo musi. Patrzy, stara się przemknąć raczej niezauważenie. Idzie od czasu do czasu, kopiąc nogą jakiś mały kamyk, albo po prostu poruszając żwir, jeżeli się trafił taki odcinek drogi. Trochę z zazdrością, ale to jest taka zazdrość bardziej przechodząca w uwielbienie. Patrzy ukradkiem na te eleganckie kobiety, na czytających gazety mężczyzn, którzy niespiesznie przyswajają te wiadomości. Ona tak nie może, ona musi się spieszyć i harować. W dodatku, po prostu, jak to dzieciak, ona chciałaby się cieszyć tym letnim dniem, chciałaby pójść sobie gdzieś chociażby na najprostszy na świecie spacer, ale nie może. Więc idzie, ale nie potrafi iść też całkowicie nie zwracając uwagi na kipiące życiem w gruncie rzeczy miasto, bo ona jest ciekawa świata, ciekawa ludzi, więc zerka ukradkiem, lubiąc sobie dopowiadać historię do tych osób, które przychodzą. A pani, która idzie, na pewno za chwilę kupi nowy kapelusz i jej mąż ją skrzyczy, że wydała pieniądze na nie wiadomo co.
A ta mała dziewczynka, która idzie z pieskiem, pewnie jak wróci, to przytuli go mocno, bo to jest jej ulubione zwierzątko, a matka albo się uśmiechnie, albo ją skrzyczy, bo znowu zabrudziła sobie sukienkę. Alison nie ma tego problemu, bo po pierwsze, co może być trochę dziwne, nie chodzi w sukienkach, a już na pewno nie do pracy. A po drugie, ona nie dba aż tak, żeby wszystko było idealne, czyste. Ma być schludnie. Jak się trochę pobrudzi, to co? To też jest frajda. I tak sobie idzie. Jasne. To jest tak, że idziesz tą samą drogą standardową już od kilku tygodni, tak naprawdę kilkunastu tygodni już w gruncie rzeczy. I każdego dnia, jak tędy idziesz, pewne rzeczy się cały czas powtarzają. Na przykład cały czas w oknie w bloku, w budynku, tak naprawdę koło którego przechodzisz, żeby za chwilę skręcić w taką gorszą alejkę, siedzi kobieta. W oknie jest młoda, ma pewnie te 22 lata, włoska uroda, takie mocno kręcone włosy spływające jej po ciele, kwiatowa sukienka, siedzi w oknie, spogląda na ulicę, ona jest na pierwszym piętrze, ale bardzo dobrze ją widać. Na tym oknie też jest sporo takich donic zarośniętych kwiatami, które się bardzo mocno odcinają, bo to jest jedyne takie kolorowe okno, więc zawsze zwraca twoją uwagę. Albo chłopak, który jest pewnie w twoim wieku, może rok młodszy, taki rudy chłopak w kaszkiecie, w trochę za szerokiej marynarce, który stoi na rogu, ma ogromny kosz z gazetami i właśnie krzyczy znowu: słuchajcie, słuchajcie! I rozchodzi się gdzieś tam echo kolejnego nagłówka, który właśnie jest przez niego wymieniany. Coś odnośnie wybuchu w porcie. I widać, że ktoś bierze od niego gazetę, daje mu kilka centów i idzie dalej. A ty musisz sobie skręcić w boczną uliczkę i tak naprawdę zmierzyć szybkim krokiem. Już w tej chwili nie masz zegarka, ale wiesz, że za chwilę musisz się pojawić na miejscu. I teraz, jak zostawimy tą ulicę za sobą i pójdziemy tą właśnie taką już brudną uliczką wzdłuż czegoś, co wygląda bardziej jak płoty niż domy, ponieważ tak naprawdę ten górny Manhattan jest dosyć specyficzny, ponieważ wzdłuż głównych ulic widać dosyć takie potężnie, dobrze zbudowane ceglane kamienice, ale już trochę kawałek dalej ulice są już w remoncie, są jakieś rudery już, domy pobudowane z drewna bardziej niż z cegieł i tak naprawdę za chwilę się schodzi z tego widokowego miejsca i trafisz w taką trochę gorszą część i jak idziesz w stronę rzeki tak naprawdę, bo to jest ta droga, którą się kierujesz, już w tej odległości widać tak naprawdę ten ogromny plac nad samą rzeką, gdzie znajduje się hala przemysłowa, w której pracujecie. I standardowo, jak zazwyczaj o tej porze, już widać, że przed tym takim ogromnym szlabanem, który jest na wejściu, tam jest też siatka po bokach, już jest zebrany tłum ludzi, który tak naprawdę zawsze jest, to wygląda dokładnie w ten sam sposób, czyli widać właśnie stojącego na niewielkim podwyższeniu, na pewno jakiejś rodzaju skrzyni, pana Wilsona właśnie. Wilson jest takim 40-paroletnim mężczyzną w dobrze dopasowanej koszuli. On w tej chwili zdjął z siebie górną część ubrania, w sensie marynarki, bo ewidentnie jest mu bardzo gorąco. Lekko już jest taki, mamy takie mocne zakola, bardzo pobrużdżone czoło zmarszczkami. Widać, że ewidentnie nie jest super stary, ale gdzieś tam praca w fabryce, w przemyśle i stres mają swoje, odciskają na nim swoje piętno. I on właśnie stoi. Hej, dla mnie on jest stary. To prawda. Jest gdzieś plus minus w wieku twojego ojca, może trochę starszy, więc jest na pewno stary. I faktycznie widać tą grupę mężczyzn, którzy stoją po jednej stronie i taką dużą grupkę dzieciaków. Część tych, które bardzo dobrze znasz, część chyba takich, które przychodzą zazwyczaj w... Ponieważ codziennie jest ktoś nowy, codziennie jest jakaś grupa nowa, która chce się, że tak powiem, zamienić, zobaczyć, czy są jakieś wakaty i faktycznie Wilson w tej chwili stoi na tym podwyższeniu, ma standardowo deskę z kartką papieru, najpierw odczytuje nazwiska i tak naprawdę sprawdza listę i widać, że najpierw wchodzą ci ludzie, którzy są wyczytywani, a potem jak się zrobi wolne miejsce i okaże się, że ktoś nie przyszedł, to wtedy będą wpuszczeni nowi, nie? I tak naprawdę to jest ta uliczka, którą idziesz, taka cięższa, grubsza ulica, powiedzmy, taka dosyć szeroka, którą zazwyczaj przyjeżdżają ciężarówki
i ten placyk, i tam jest to wejście, więc tak naprawdę jest już praktycznie na miejscu. I jak właśnie Wilson Smith odkreśla, widać jakiegoś mężczyzny, który wchodzi. I też, że to nie jest tak, że on ci też nie zauważa, bo to jest tak, że on jest dosyć, ma bystre spojrzenie, więc tak gdzieś zobaczył, że dochodzisz gdzieś z pewnej odległości. Nie? No tak, no ja zapewne staram się dołączyć do grupki dzieciaków, bo tam czekam na swoją kolej, tak? I widzisz, że faktycznie jak idziesz w tamtą stronę, widzisz, że ta grupka się odwraca, zresztą z Peterem na czele, który tak naprawdę jak tylko odwrócił głowę, zobaczył cię, zaczął ci machać ręką. Alison, chodź szybko! I to jest faktycznie taka grupka... Spóźniłam się? Chyba nie. Nie, 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 wszystko jest w porządku. A w ogóle powiedz nam, jak wygląda Peter? Peter jest takim, powiedzieć by można, walczymy ze stereotypami, ale jest takim typowym irlandzkim chłopcem. Rudy, biegowaty, taki zadarty nos, bystre spojrzenie zielonych oczu, bardzo jasna karnacja. Czasami nosi taki przetarty lekko kaszkiecik, który jest zawadiacko wciśnięty na czoło. Kraciastą bluzkę i prawie zawsze te same takie ogrodniczki wyblakłe, niebieskie. Mhm. Lekko krzywy zgryz, ale jak się uśmiecha, to ta buzia jest taka, ta aż promienieje. Taki fajny po prostu urwis. Nie, nie, nie spóźniłaś się. Chodź, podejdź, podejdź. Zaraz będą nas wyczytywać. No, wiecie, się nie mogę doczekać. Tak, zbierają się trochę wokół siebie. Tam jest taka grupka chłopców i dziewczynek w wieku, mówię, od 9 do tak naprawdę 12-13 lat. Więc jesteś z nich w tej chwili w tej grupie swojej, że tak powiem, najstarsza. I one się wszystkie witają, ktoś tam z czymś rozmawia, widzisz, są takie, które są głośniejsze, które ze sobą rozmawiają. Między nimi też są jakieś kliki, jakieś takie, wiesz, małe podgrupy, ale raczej trzymacie się wszyscy razem. No jak Peter się do ciebie nachyla, mówi, Alison, wiesz co? Coś się kroi. I tak on się tak cały czas odwraca trochę przez ramię w stronę fabryki. No co ty gadasz, a jakie masz wiadomości? Co się dzieje? A bo widzisz, ja tutaj potrafię się dobrze rozejrzeć i to jest tak. No wiem. Poprzedni grupa z nocy już wyszła, więc tam jest tylko i wyłącznie kilku takich, co jeszcze sprzątają, ale od tyłu, bo ja tu siedzę od godziny, bo... Co się będę tłumaczył. Nudziło mi się z samego rana, nawet przyszedłem tutaj. I od tyłu do fabryki podjechały dwie duże ciężarówki. Ale nie takie, wiesz, takie złomy czy coś, nie? Takie nowiuteńkie, na mocnych, nie drewnianych, tylko metalowych kołach, mocnych takich oponach zabudowane i wysiadło z nich, ja wiem, z 8 mężczyzn? 8 gości chyba. Chyba Włosi, ale nie wiem. Ciemniejsi tacy. No. I w ogóle, jak on się tak wychylił, tam słychać, jak Wilson znowu czyta kolejne nazwisko, ktoś znowu wchodzi. W ogóle to Wilson był taki spięty dzisiaj, bez żadnego żartu z całego rana. Wiesz, wyszedł, stanął. To mamy przechrapane. Nie wiem, czy coś się stało, czy coś. Ale ej, ale z tych, co przyjechali, to każdego pierwszy raz na oczy widziałeś. Nigdy nie widziałem. To jakoś nie znasz żadnego z nich. No dobra, może... wiesz... Wszyscy myślą, że my się dowiemy ostatni. Ale jak dobrze pójdzie, to my się dowiemy pierwsi, co się tam dzieje. No, dokładnie. Trzeba tylko powężyć tu i ówdzie. Tu i ówdzie. No, ale... Ale trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Wiesz... Uszy też dookoła głowy. Zawsze, zawsze. To się człowiek uczy takich rzeczy na bieżąco. Gdybym nie miał oczu dookoła głowy, to by pewnie dawno mnie ktoś gdzieś zgarnął, albo bym siedział w jakimś dziwnym miejscu. Dobra. I słuchaj, nagle gdzieś tam z nad tłumu Rivera, już swoje nazwisko. No to idę. Bierz swoją grupę i idźcie na stanowisko. Ja wierzę. Kiwam głową, tak, i zbieram swoją dzieciarnię i idziemy. Tam jest ich w sumie 15 sztuk razem z tobą. Ale tak właśnie rozglądam się, idąc dyskretnie. Rzeczywiście, czy coś
zwróci moją uwagę coś albo ktoś nowego. A to rzuć sobie na spostrzegawczość. Okej. Okay. Dobra, czekam przez chwilkę. Okej. Okay. Rzucamy sobie. Mam 9, więc mi wyszło. Spoko. Okej. Okay. I to jest tak. Mam 0,9. 0,9. To jest bardzo dobry wynik. To jest tak. Jak mijacie Wilsona, tam jeszcze zlicza głowy, ty masz ten czas, żeby się rozejrzeć. Jest tak. Od frontu do wejścia do fabryki, która jest zrobiona z czerwonej cegły, ma taki mocno pofalowany dach i duże takie kraciaste szyby na górze, w której wpada światło. Tutaj od frontu nie widać niczego nadzwyczajnego. Jest kilka ciężarówek standardowo, widać takie mocne siatki z odpadami, które zostały podrzucone na bok. Zresztą są takie spore sterty też gdzieś gruzu z tej części fabryki, która jest w tej chwili gdzieś tam przebudowywana. Widać jutowe wory, które narzucone na jakieś stare, już w tej chwili albo zniszczone, albo wymagające naprawy części maszyn, które po prostu nie miały miejsca, już nie było na nie miejsca w środku. I tutaj z frontu nic nie widzisz. Ale jak sobie spokojnie kierujesz się w swoją stronę, to możesz zobaczyć wzdłuż budynku, tam w oddali, tam gdzie są ciężkie kontenery na śmieci, tam jest faktycznie, zaparkowane są dwie ciężarówki. To są faktycznie nowoczesne, one jeszcze nawet nie wyglądają na dobrze zakurzone. Płaskie dachy, mocne takie okrągłe reflektory z przodu, ciężkie właśnie metalowe, a nie drewniane koła, więc to są takie dość duże auta. I tam jest takie, tam są drzwi obok tych śmietników, wmurowane głęboko w ścianę, i tam stoi mężczyzna w garniturze, w kapeluszu, właśnie włoskiej urody, taki garbaty nos, mocne usta, mocna szczęka, ręce ma tak przy brzuchu, widać, że się rozgląda i tak naprawdę pali papierosa raz na jakiś czas, spojrzy gdzieś w jedną stronę, drugą i widać, że jest bardzo czujny. Nie? I nawet jesteś w stanie bez żadnego problemu zauważyć, ponieważ to nie jest coś, z czym on się kryje, a ty miałaś dosyć dobry wynik. To jest tak, że widać, że ta marynarka z jednej strony mu odstaje. Nie? W sensie widać, że on ma broń przy sobie. No właśnie pytanie, to i w jaki sposób Alison w ogóle wie o mafii. Mhm. Czy ona wie, co ona wie, bo ona jednak nie jest już takim małym dzieciakiem. Ona nie chyba jest. Słyszała to nieco o tym. Pewnie jakieś takie potyczki, które były bardziej głośne, które opisywano w gazetach, to ona pewnie mogła coś tam wiedzieć, więc to nie jest dla niej chyba wielki problem. Wręcz przeciwnie, tylko w gazetach to jest tak, że jesteś pewna, że to jest kwestia waszej, że tak powiem, lokalnej mafii, bo to jest tak, że podobne typy zdarzają się, oczywiście nie tak dobrze ubrani, bo ten jest ewidentnie wyższego, że tak powiem, wyższej szarży gangster, natomiast mafiozo tak naprawdę. Natomiast podobni ludzie, podobnego, że tak powiem, postury, sposobu noszenia się z podobnym spojrzeniem, czasami przychodzą do twojego ojca i czegoś coś od niego chcą, więc jest tak, że to jest dla ciebie dosyć oczywiste, kim on jest, nie? Jakby, w sensie, człowieka jako takiego widzisz pierwszy raz na oczy, ale jesteś absolutnie przekonana, że na pewno a, jest to gangster, dwa, jeżeli tutaj są dwie ciężarówki, to raczej albo coś przyjechali zabrać, albo coś przyjechali przywieźć i schować. Więc jakby ewidentnie robią jakieś interesy tutaj. I jeszcze chyba mają całkiem nowy sprzęt na taką okazję, bo te ciężarówki wyglądały na nowe. To prawda. W miarę nowe. To prawda, więc jest szansa, że albo ostatnimi czasy lepiej mi się powodzi, albo to, po co tu przyjechali, jest ważne. Albo ewentualnie przyjechali z kimś ważnym. Nie? Z kimś, co albo jest, jedno i drugie. Albo i jedno trzecie. I drugie. Dokładnie, albo wszystko naraz. Dokładnie tak. Najgorzej. Ale chyba trochę też życie tak Alison nauczyło, że w takiej sytuacji najlepiej stać się niewidzialnym i robić swoje. Okay. Co ona dokładnie zamierza zrobić, natomiast bardzo obserwować uważnie, co się tam dzieje. Jasne. I staje się czujna i jest lekko podenerwowana,
No bo widzi, że ktoś taki przyjechał. Mhm. Natomiast jest tak, że w momencie, kiedy przekraczacie drzwi, tak naprawdę wrota tej hali, one są tak mocno rozsuwane i już słychać tak naprawdę łoskot tych pierwszych maszyn, które zostały włączone, bo część jest absolutnie mechaniczna i jest pełno prądu, część jest takie bardziej manufakturowe i trzeba tam ręką pokręcić, tam gdzieś nogą, tak naprawdę pedałem popracować, żeby porobić co należy, ale część jest absolutnie już zautomatyzowana, to jest bardzo nowoczesna fabryka, mimo tego 26 roku. Zresztą te takie ogromne metalowe stożki z lampami są rozstawione wszędzie, więc nawet jeżeli słońce nie do końca wpada przez te ogromne szyby, to i tak wszystko jest w miarę dobrze doświetlone. I faktycznie już ten łoskot, widać, że już ci mężczyźni, którzy weszli wcześniej, tam już się kręcą przy swoich maszynach, już tak naprawdę praca się powoli zaczyna, więc widać, jak twoja grupka tak się patrzy na ciebie, kierując się w stronę stanowisk i to widzisz, jak jeden taka młoda dziewczyna, ona się nazywa Anna, myślisz, że dzisiaj uda nam się wyrobić większą normę, bo widziałam takie buty, ja potrzebuję kupić je dla mamy i brakuje mi jeszcze kilku dolarów. Jasne, młoda. Słuchaj, nie mogę ci tego obiecać, ale jest duża szansa. Wiesz, jesteśmy silną ekipą, tak? A ile ci brakuje do tych butów? No tak tak naprawdę to z $1.5, bo to takie ładne. Bo to jest, widzisz, jak on tak... Dzieciaki już się rozchodzą powoli, jak stanęła przy tobie, tak kręci palcami. Bo to jest tak, że moja mama, że ona szuka pracy nowej. I właśnie wróciła ostatnio i powiedziała, że bo ona chce być kelnerką, ale potrzebuje takich dobrych butów, bo to taki dobry lokal jest, żeby ona tam była Słuchaj, pracować. Anna, tak, masz na imię? Mhm. Słuchaj, idź teraz do pracy, bo jak za długo będziemy rozmawiały, to nas pogonią, ale po zmianie pogadamy jeszcze, dobra? Pewnie, oczywiście. Może będę mogła ci pomóc, okej? A teraz zróbmy wszystko, żeby wyrobić tą cholerną normę. Dobrze. Sorry, nie powinnam tak już sobie mówić. Widzisz, jak ona tak się, wiesz, jakby pokręciła głową, moja mama potrafi gorzej. I się odwróciła i faktycznie, słuchajcie, tam za chwilę Peter, który jest taki, jakby mówię, twoją prawą ręką, mówi: dobra ekipa, na start, zabieramy się do roboty. I faktycznie... Mów. I faktycznie widać, że dzieciaki zasiadają do tych swoich miejsc, tak naprawdę pracy, takich sporych taboretów, są te wielkie maszyny do oddzielania przędzy, gdzieś tam do włączenia ze sobą włókien. To wszystko zaczyna coraz mocniej i coraz mocniej zaczyna tak naprawdę łomotać, stukotać i w gruncie rzeczy po chwili zaczyna robić się naprawdę głośno. I teraz pytanie, czy ty masz jakiś specjalny plan na tą część, że tak powiem, dnia pracy, czy możemy przejść kawałek dalej? Zaraz przejdziemy, tylko chciałam się jeszcze spytać, bo właśnie w momencie, kiedy włączają się maszyny, jest łoskot i ta mechaniczna praca, która jakby zaczyna nabierać takiego rytmu i tempa, to jest ten moment, kiedy Alison zwykle ma moment, żeby pomyśleć o tym, co usłyszała, powiedziała, bo czynności tak wykonuje z uwagą, ale mechanicznie jednak. I myśli o tym, co powiedziała jej Anna, czy $1.5. Ona powiedziała, że brakuje jej $1.5. Jak to jest w stosunku do dniówki? Przypomnij mi. No to jest... To będzie dużo, nie? To jest tak, że w przyszłym tygodniu, że powiem, z tygodnia to ona by tyle zebrała, nie? No właśnie, czyli mniej więcej tydzień pracy do tych nieszczęsnych butów. Dobra, ona tak trochę nawet stara się przyspieszyć tempo, bo teraz ma tak naprawdę motywację, bo naprawdę chciałaby pomóc tej małej te buty, bo ona doskonale wie, jak to jest chcieć pomóc rodzicom. Więc tak dostaje dodatkowej energii. Pracuje, więc nie ma jakichś szczególnych tam planów poza obserwacją. Chyba, że coś się posypie i ktoś się do niej zwróci z jakimś... Jasne. Więc tak, gdzieś tam w międzyczasie
pracujecie. Słuchaj, ten, mówię, ten hałas jest naprawdę jest taki, że to się trzeba było przyzwyczaić. To nie jest tak, że od razu było tak przyjemnie. Sama się musiała do tego przyzwyczaić wielokrotnie. Natomiast w pewnym momencie, tak po godzinie pracy, dzieją się dwie rzeczy, które warto zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest tak, że widać taki moment, w którym Wilson, ponieważ on ma swój gabinet na takim delikatnym podwyższeniu, to tam się wchodzi po takich metalowych schodkach i to jest taki spora, szklana, taki kiosk zawieszony trochę nad tym wszystkim. Tam jest sporo świateł, widać, jak on się tam porusza, widać, że w pewnym momencie przez ten łomot tych maszyn słychać było, że ktoś tam bardzo głośno, znaczy tam jest, tam są krzyki, nie tylko, nie są krzyki przerażenia, tylko to są krzyki rozmowy. Widać, jak stoi tam Wilson, wymachuje rękoma, widać tam ze dwóch pracowników, którzy są takimi właśnie pracownikami technicznymi i widać jednego z mężczyzn właśnie w garniturze, w kapeluszu, który tam stoi i on jest tak najbardziej przy drzwiach i ewidentnie jest tam jakaś spina o coś, nie? Widać, że tam jest mocne pokazywanie rękoma, widać, że tych dwóch takich starszych techników, powiedzmy, złotych rączek lokalnych, widać, że oni tak trochę patrzą po sobie, tak się rozglądają na boki i przyjmują tą naganę, ale widać, że ten mężczyzna, ten gangster, ten bandzior, widać, że on jest taki niewzruszony, on tam stoi, ma taką mocną gębę ciemniejszą, widać, że on tak się rozgląda i widać tylko i wyłącznie ruch jego warg. I to jest pierwsza rzecz, która zwraca twoją uwagę, a druga rzecz, która zwraca twoją uwagę, to jest przemierzający pomiędzy maszynami Peter, który widać, że jest taki lekko spięty, nie? Tak podchodzi do ciebie, łapie cię za rękę, mówi: Alison, mamy problem. Co się stało? Jakbym potrafił powiedzieć, to bym ci powiedział. Chodź, musisz to zobaczyć. A, coś, dobra, technicznego. Okej, okay, idę z nim, tak. Widzę, że on się odwrócił i szybko idzie pomiędzy tymi ludźmi, którzy tam pracują. Tak naprawdę idzie, trzeba się trochę poprzyciskać takim węższym mezem i on cię ewidentnie prowadzi do takiej części magazynowej. Nie? Widzę, jak on otwiera drzwi, to nie ma świateł, czuć mocny zapach świeżo zafarbowanych materii, jest taki mocny chemiczny zapach w powietrzu, on maca po ścianie taki prosty pstryczek, włącza go światło, zamknij drzwi. Zamykam. Pachnie i on tak, bo zobacz, widzę, jak on idzie, są takie rulony materiału poukładane z jednej strony i z drugiej strony pod ścianami tak naprawdę. One są tak trochę takie małe, dziwne piramidy, nie? I on jakby podchodzi do jednej z nich i mówi, bo to jest tak. Przyszedłem sprawdzić, czy wiesz, nocna zmiana zrobiła dobrze robotę, nie? I jak pokazuję ci palcem na jedną belę i tam jest tak. To jest taki materiał, on jest zafarbowany na jasny zielony, ale widzę taką plamę, która jest na jednej z tych beli. Taką dość sporą wielkości ludzkiej pięści jest ta plama, nie? A w jakim kolorze jest ta plama? Plama jest ciemnobrązowa, nie? I on tak... Okej. Okay. Ja... Myślisz, że to... Znaczy... Przyglądam się tak tej plamie. Ona jest tak rdzawo-brązowa? Ona jest rdzawo-brązowa, ale ona ma taki... Ona dziwnie... I to jest coś, co zwraca twoją uwagę, bo to jest tak, że... W tym miejscu jest znacznie bardziej mechato. W sensie jest, takie są brązowe włoski, które wyrastają z tej plamy. Ale to nie jest faktura materiału, to nie, to jest materiał, który się poślepał, tylko to są włoski jakieś tak. Inne, dziwne. Tak, nie? I on mówi, weź to powąchaj, bo... No właśnie, to jest to, co dokładnie chciałam zrobić. I to jest tak, że oboje się nachylacie i wiesz co? To pachnie takim lekkim grzybem. Nie? Ale nie ma takiego metalicznego zapachu, jak nie. Na przykład może mieć krew zaschnięta, czy nie, coś nie, takiego. Nie. Ewidentnie nie. Jest to jakiś rodzaj pleśni chyba, może grzyba. Dobra, no to teraz tak. Alison
Nie wiem, jaką szansę ma wiedzieć, jak się rozwija grzybnia i w ogóle, czy te takie włoski, ale jeżeli tego nie wie, to sam zapach taki właśnie takiej pleśni, która być może miała styczność, nie wiem, czy na ścianach wręcz zagrzybionych, tak, domu, to może jej się tak kojarzyć. Jeżeli to nie jest naciągane, to ona tak... Nie, myślę, że jakby, jeżeli chodzi o kwestię jakby dojścia do wywnioskowania, że jest to jakiś rodzaj pleśni, jak najbardziej jest jakby zapach, faktura i tak jak najbardziej. Tylko, że jedna rzecz się nie zgadza, nie? Jakby, widać, że Peter też się tak na ciebie patrzy, mówi... To jest pleśń. No ta. Tylko, że ta Bella... To jest z wieczornej zmiany. Oni tutaj odłożyli ze 2-3 godziny temu. To może była jakaś dostawa trefna. Może ten materiał już wcześniej taki był. Ktoś nie sprawdził. Oni to tu zwalili, bo wydawało im się, że to gdzieś tam przepuszczą. Że nikt na to nie zwróci uwagi. Dziwne, bo to nie jest jakiś mały kawałeczek. Ta plama jest chyba spora. No, tak? Tego rozmiaru, nie? Spora plama, taka dosyć nieregularna. No dobra. Nie wygląda dobrze. No nie. Albo... Chciałem... Teoretycznie... Bo to jest... Dobrze, że mi to pokazałeś, nie? Bo to jest tak. Ja odwinąłem sobie tam kawałek, bo to jest mój, to jest zrolowany materiał. Mówię, dziwne jest to, że on tak... Bo ona jest tak na krawędzi, jest tak, on tak rozwija lekko tą belę, tak luzuje ją i pokazuje, mówi, że pod spodem nie ma tego. To jest tylko tutaj ta plama. Jakby coś komuś... Co za... Chlapnęło, ale to chyba tak nie działa. No mi się też wydaje, że nie powinno. Bo co mogłoby chlapnąć pleśnią? No. Kurde, ale słuchaj, Peter, co robimy? Wiem. No trzeba by tak. To zgłosić. No tak, tylko to jest tak. Ale... Tylko to jest tak. Ja nie powiedziałem, że będę sprawdzał tutaj cokolwiek, nie? Trochę tak chciałem się tak wychylić, tak zrobić... się wykazać, nie? Słuchaj, mamy dwa wyjścia. Albo... Nic o tym nie mówimy, przyjdziemy tutaj, jeżeli nikt nie będzie się nas czepiał, a my nic nie wiemy. Ale skoro już udało ci się tu dostać raz, to można by sprawdzić, nie wiem, dzisiaj po zmianie jakoś tutaj się zakraść albo jutro przed robotą, ale raczej dzisiaj po zmianie i zobaczyć, czy to, jak to wygląda potem. Czy większe, mniejsze, no. Bo wiesz, jak to zgłosimy, to pewnie to zaraz zabiorą, a jeszcze my bęcki dostaniemy. No właśnie, tego się najbardziej boję, ale tak naprawdę to... Wiesz co? Masz coś? Chociaż nie. Co? Bo wiesz co, pomyślałam sobie, że można by kawałek tego derwać albo... Jak on włożył rękę do kieszeni, jakby pogrzebał, jak wyciągnął taki drewniany rączkę, jakby wyciągnął taki, wiesz, mały nożyk, taki lekko, taki właśnie tapicerski. On mówi, zawsze mam przy sobie. To nie wiadomo, coś na to się przyda. Wiesz co, to ja tak grzebię po kieszeniach, bo ja też mam takie robocze spodnie, takie z takimi głębokimi dosyć kieszeniami. Mogę tam, czy mogę tam mieć coś w rodzaju jakiegoś takiego woreczka, wiesz, takiego foliowego, czy po prostu nawet kawałka starego materiału, w którym można to owinąć jakoś. A rzuć sobie na szczęście. No właśnie. Zobaczymy. Masz dosyć wysokie. No tym razem 55, więc nie no za dobrze. Nie, bo masz 65 masz szczęścia. A nie, 65 mam. To jest spoko, jest dobrze. Nie, to okej, okay, nie? To jakby, to masz coś takiego, nie? To słuchaj, wiesz co? Dotykałeś tego, wąchałeś to, czy dotykałeś tego też? Nie, dotknąłem, nie? No, chciałem zobaczyć, czy to świeże, czy nie świeże, czy wilgotne, nie?
Tak, on tak popatrzył na swój palec, jakby pokazał ci palec, na palcu nic nie ma. Dobra, nie? Dobra, wierzę, wierzę, ale potem łapy trzeba, wiesz, umyć, jak będzie okazja, bo to sapi jak nie wiem. Dobra, odkrój kawałeczek tego, ja to położę tutaj i zobaczymy. No jak on faktycznie... Wiesz, tak podważył, tak, słuchaj, taki charakterystyczny dźwięk darcia materiału, jest srrt, oderwał kawałek i wyciąga w twoją stronę. Dobra. Słuchaj, a tak w ogóle, ja tak przykucnęłam jak on odkrawał, to pewnie tak się pochylił, ja też tam... I mówię, ty słuchaj, wiesz co, a w ogóle przyszedł mi pomysł na następny komiks, dzięki temu, co mi pokazałeś. O. Wiesz... Jakiś mega, ultra zły gość, który jest zrobiony cały z pleśni. Co ty na to? Jaki wiesz? Wow. I co? I on... Poczekaj, co on może? I co on zrobi z tym? On zamienia rzeczy w... Wiesz, to on jest wielki. On jest wielki. Mm-hmm. I tam, gdzie łazi albo kogo dotknie, to wszyscy się zamieniają w takie spleśniałe stwory. No. Całe miasto się w to... No i tak, i tylko że tam się jakiś bohater by się przydał. Ktoś, kto wiesz, kto... No mowa, no musi być bohater. A bohatera wymyślimy w następnej kolejności. No i tam musi być samolot na pewno, taki dwupłatowiec. No, koniecznie. Dobra, ej, wracamy, bo nie może nas za długo nie być. Nie, bo za chwilę się zorientuję. Wpycham to głęboko w kieszeń. Mm-hmm. Tak, wiesz, żeby ten... I wracamy. Dobra, słuchaj, żeby... Nie było widać, że my tutaj razem przyszli, to weź wróć od tamtej strony, ja pójdę tędy. Jasne, jasne. I wracaj na swoje stanowisko. Pewnie, dobra. Pewnie. I moment, w którym to powiedziałaś, i on tak naprawdę się odwrócił napięcie i już zaczął wychodzić, to jest moment, w którym faktycznie słyszycie taki bardzo charakterystyczny gwizdek, który jest dźwiękiem... którego informacją jest taką, żeby wyłączyć maszyny, nie? I wiesz, jak Peter momentalnie się wyprostował, spojrzał w stronę drzwi wejściowych, nie? Coś się dzieje. No tak, i... nie, to nie powinni stopować maszyn tak w środku. Dobra, no to szybko, bo jak zobaczą to... Więc ja szybko wracam i sprawdzam, czy wszyscy... wyłączyli, tam też jak trzeba, to wyłączam swoją. I to jest tak, jak wychodzisz na zewnątrz najpierw, nie? Jakby wypadasz na zewnątrz, Peter szybko się za ciebie wyślizguje na część tej hali, to jest tak, widać, że ludzie są powyprostowywani, patrzą się w jakieś konkretne miejsce i to jest tak, że Wilson coś krzyczy ze schodu do swojej budki, mówi: biegnijcie i przyprowadźcie tutaj kogoś, kto będzie mógł go wyciągnąć, nie? I widać, że faktycznie ludzie tak po sobie patrzą i kiedy idziesz w tamtą stronę, to jest tak, że przy waszych maszynach jest największe zbiegowisko, nie? I widać, że jedna z dzieciaków od razu się odwraca w twoją stronę i mówi: chodź tutaj, dzieje? Szybko. Jestem, a co się stało? Kto, wypadek? Kto wpadł? Gdzie wpadł? Jak pokazuję ci palcem i to jest tak. Masz pod maszynami są te takie najcięższe elementy krosna, które przeczesują materiał od dołu i tak łączą go ze sobą. I tam jest wciśnięty chłopak. On się nazywa Todd. Todd ma 11 lat i widać, że on tam jest wciśnięty pod tą maszynę. Widać, że ma zaczepione ubranie, bo ono zostało jakby wciągnięte w to krosno. Widać, że to zostało zatrzymane, ale ta maszyna została zatrzymana nie, bo jakby nie do końca sprawnie, ponieważ ktoś po prostu włożył pręt w pas kołowy, tak żeby ją zatrzymać, więc ona lekko buczy i tak naprawdę jest włączona na takim półchodzie, tak? Widać, że tam obok jest Anna, która jakby lecą jej łzy po twarzy, ponieważ ewidentnie jak cię zobaczyła, to spojrzała w twoją stronę, widać, że Todd jest też przerażony, nie? I mówi: ja go tylko poprosiłam, bo tam mi spadł mi klucz. Dobra, ja się też zaczynam trząść, ale opanowuję to, widząc płaczącą Annę. Mówię: dobra, trzeba lecieć po pomoc. To nie jest pierwszy, to jest pewnie pierwszy taki wypadek. Po kogo mogę lecieć?
albo kogo wiesz wysłać, co? To jest takie widzisz, szybkie że, myślenie. Widzisz, że Peter się na ciebie patrzy, widzisz, jak patrzy się na tą maszynę, patrzy się na tego Todda, wiesz, tutaj wszyscy są dookoła, więc tak naprawdę widzisz, jak jest taki, wiesz, widzisz takiego wąsatego majstra, który stoi, tak się na to patrzy, tak patrzy z jednej, patrzy z drugiej strony. Ja się zaczynam przyciskać, jak nikt nie, jak nikt tam w ogóle się nie kwapi, ja się zaczynam przyciskać po prostu przez tych ludzi. Niech ktoś ze mną idzie, trzeba spróbować go wyciągnąć. Widzisz jak ten właśnie wąsaty majster, ten wąsaty majster się na siebie spojrzał, jak mówi: dziewczyno, jak ta maszyna ruszy, to was oboje poszatkuje. No to zadbajcie, żeby nie ruszyła, dajcie mi jeszcze kogoś, spróbujemy go wyciągnąć, to zostawicie go tak? Znaczy, proszę poszedł... Pana, to... Dziewczyno, poszli po taśmę, żeby... podpiąć, jak pokazał na górze, podpiąć pod haki i spróbować lekko unieść to ustrojstwo, ale trzeba czekać. Ale, jak Peter czekać? On pewnie nie można odpychać. Ktoś musi to trzymać do momentu, aż tam się nie przyjdą. Todd tam jest, wiesz, tam jest, widzisz, że lekko krwawi, ewidentnie coś zahaczył, ale to jest jakaś poważna rana, mówi, widzisz, jak się na ciebie patrzy, Alison, pomóż mi, błaga, bo to za chwilę ruszy. Jak Peter się na ciebie patrzy, stanął obok ciebie, widzisz, jak ten majster tak, no poszli, zaraz przyniosą łańcuchy i taśmy, zaraz będziemy podnosić, ale trzeba poczekać. Jak Peter się na ciebie patrzy. No, a jak to... Wiesz, jak oni wzruszają ramionami, nie? Wiem, to tak, ja widzę, że on jest jakby wkręcony tylko rękawem, tam tak? Jest tak, ubranie mu się tam wciągnęło w te całe ustrojstwo. Dobra, nie? Czy ja faktycznie uważam, że jak oni wrócą, to jest szansa mu pomóc, czy trzeba już teraz na przykład spróbować mu ten rękaw jakby wyszarpać tamten, czy odciąć wręcz rękaw? Tak, trzeba by się było wślizgnąć tak naprawdę obok niego i mu z tym pomóc, bo na razie to jest zatrzymane. Słuchaj, jak to łoskocze i jakby stuka, nie? I to niestety widać ten pręt, tak wiesz, pracuje, nie? Jakby, którym to jest zablokowane. No to ja tak mówię do Petera szybko, ale takim przyciszonym głosem, żeby on rozumiał, scyzoryk, daj mi scyzoryk. Pach, dał ci scyzoryk, nie? Dobra. Ja się zaczynam w jego stronę przykradać, bo ja chcę po prostu odciąć ten rękaw i go stamtąd, go uwolnić, zabrać go stamtąd, nim tamci przyjdą. Jasne, dobra. Spoko. Wiesz co, rzucę na szczęście znowu, wiesz? Bo to jest tutaj bardziej w tą stronę. Chcę, żeby się teraz dało 30. Nie. Spoko, nie? Jakby pach, znajdujesz odpowiednie miejsce, jakby wciskasz się, słyszysz tam, Peter jakby zahaczy, jakby złapał się ten pręt, mówi szybko, bo on tam się próbuje wyśliznąć ten pręt, nie? Ty tam wciskasz, widzisz, jak to się na ciebie patrzy, masz ten scyzoryk, widzisz ten rękaw, ciach i tak naprawdę, wiesz, odcięłaś go i co? No dobra, on już jest teraz wolny. Tak, jakby tak się, on tak? Jakby się przydarł, mówi, dobra, wychodźmy stąd, nie? I jak się próbuje przyciskać. Tak, no właśnie, chcę go stamtąd zabrać, tak? I to jest moment, kiedy jest ten moment, kiedy słyszysz taki głos od Petera, który krzyczy: Alison, płasko na ziemi! I słuchajcie, jak ten pręt mu się wyślizguje, nie? W sensie, jak on jakby z impetem mu się jakby odciąga, i to jest moment, kiedy widzisz, jak ten Todd się wyprost, jakby położył się na płasko. No to ja, wiesz, tak obok pach, niego... Ale... Dokładnie tak. I to jest moment, kiedy słuchajcie, jak ten pręt się jakby wysmyknął, nie? I ta cała maszyna się włączyła. I widać, jak ten taki ciężki, metalowy pręt z tymi mocnymi śrubami i tak dalej zaczyna nad wami pracować z jednej i z drugiej strony i czujesz go, wiesz, ten świstacz plecami. Nie widzisz, jak Todd jest blady, nie? Mówi, dobra, przesuwaj się, Alison, szybko, idźmy stąd, jak najszybciej. No to wiesz, właśnie przesuwam się, tak ewentualnie... A to, chociaż to jest chyba zwinny chłopak też miarę. Tam trzeba tak, to jest miarę zwinny chłopak, jak najbardziej. Dobra. Okej, okay. Rzucam na coś, czy nie? Teraz. Tak, wiesz co, rzuć sobie, moja droga, na zręczność. Okej, okay. Ja chyba ją zaraz muszę sobie przypomnieć, ile jej miałam. Masz 11, czyli 55 lub mniej, nie? Tak, dobra. 16, nie, 19. 19, spoko. Tak. Ja sobie zrobię jedną rzecz.
A, tutaj też jest idealnie. Dobra, więc to jest tak, że spokojnie przy ziemi, trzymając ten łomot nad swoimi plecami, udaje ci się, że czujesz, jak ci włosy falują tak naprawdę od tego uderzenia wiatru, udaje ci się wyślizgnąć, za chwilę czujesz tak naprawdę na swojej nodze te ręce Toda, który też się jakby wyślizguje razem z tobą i słuchaj, jak ta maszyna, pracując dalej, jakby jest, nie? I tak jak Tod się wyprostował, podał ci od razu wyciągnąć jej rękę. Słuchaj, tam ludzi, ktoś tam nawet bije brawo, słuchaj, no, brawo, nieźle, nieźle. Ja jestem jeszcze zbyt roztrzęsiona, żeby w ogóle tak do końca do mnie to dochodziło. Ważne, że Tod jest blady i spocony. Tak go klepie po plecach, też uspokajająco, łapy mi się też trzęsą. Wiesz, jak Anna podbiega, Anna podbiega, jakby obejmuje cię, przepraszam, ja tylko, bo tam mi klucz upadł, ja gdzieś sam... Dobra, a od czego ten klucz? Od czego ten od klucz? Od maszyny, gdzie tutaj wyślizgnął mi się z rąk, taki do regulowania. I on mi się dobrze, wyślizgnął. gdzie go no tam. I faktycznie, jak tam spojrzysz, to on jest... To do niego nawet nie doszedł, on musiał upaść się tak jakoś niefortunnie, potoczyć pod tą maszynę i on tam leży, ten klucz, nie? Jest tam. Jest taki niewielki tej wielkości, taki, wiesz, nasadkowy, nie? No, ale teraz już podchodzić tam to niebezpiecznie, więc nie. Raczej tego nie zrobię. Ale zapamiętuję jakby to miejsce, gdzie ten klucz jest. Już nie wiem, jak oni sobie radzą, bez przesady. I wiesz, jak ten tłum zaczyna się, jak ten tłum zaczyna się lekko rozstępować za wami i widać, jak nagle pomiędzy ludźmi staje Wilson, nie? Co tu się dzieje? Jak Tod się schylił, Anna się odkleiła i tak stoi z boku i tylko wyciera twarz z łez. Peter stanął obok ciebie, tak twardo się wyprostował. Proszę pana, bo był wypadek, ale już powinno być w porządku. Wypadek był. Dlaczego? Rozejść się wszyscy do roboty! Bo co za Ja tak szybko też myślę sobie, zanim powiem następne zdanie, tak myślę. Jakby no klucz, ten klucz, który upadł, jest kluczem od maszyny, więc on będzie potrzebny i oni się bardzo łatwo zorientują, że go nie ma, tak? Znaczy, to też jest tak, że na szczęście to jest akurat taki rodzaj narzędzia, który jest... Podejrzewasz, że macie ich kilkanaście, nie? Jakby to jest dosyć często używany przedmiot, więc nie jest tak, że będzie go trzeba, jak się maszyny zatrzymają, będzie go trzeba po prostu wyciągnąć, nie? Bo tam upadł klucz, to trzeba go będzie potem wyciągnąć, jak się maszyny zatrzymają, jaki albo klucz? Zapasowy wziąć. No, ja pewnie wiem, jak go opisać, tak? Bo wiem, od jakiej maszyny, więc tam mówię mu, że taki. Dobra. Taki. I po ten klucz, żeście się tam pchali, jak on się spłynął tego chłopaka, wiesz, na Toda z rozerwanym rękawem. Ty... No. Kretynie mały, to idźcie do składu i weźcie kolejny. Dobrze, że się dobrze, nic nikomu to... nie stało. No nie, wszystko w porządku. A my pójdziemy po ten klucz. Widzisz, jak ten wąsaty majster, który jakby nie odszedł, tak spojrzał, panie Wilson, to medal im trzeba dać tej dwójce. I tak pokazał na ciebie i na Petera. Bo oni się tam rzucili normalnie jakby... Dawno nie widziałem takiego poświęcenia dla sprawy. Tak, Wilson tak się spojrzał na niego, spojrzał się na was. Dobra, najważniejsze, że nikomu się nic nie stało. Kto go uratował? Ty czy ty? Widzisz, jak popatrzył się na ciebie i popatrzył się na Petera. Kto go wyciągnął? No ja po niego poszłam. A widzisz, jak Peter się pracował. No a ja tutaj pilnowałem, żeby maszyna nikomu nic nie zrobiła. Ten pręt trzymałem taki. Tak, Peter, bez niego byśmy nie dali rady, bo tylko dzięki niemu i temu, że pilnował maszyny, udało się tak szybko go wyciągnąć. Toda, więc. Jasne. Więc tak, Peter. Dobrze. Peter też. Zgłoście się do mnie oboje po zmianie, to dostaniecie jakiś bonus. Idźcie. Dobrze, proszę pana, dziękujemy. Idźcie po ten klucz. I on jakby, a reszta gamoni rozejść się i zacząć pracować. Chciałem, żebyś tylko rzuciłaś na spostrzegawczość. O matko, Boże, 0-0 to było 100, czyli krytyczna porażka. Tak, 0-0, bo masz po prostu 100, tak?
Okay. Tak, mam 100, więc po prostu jestem ślepa, nic nie widzę. Mm. W tym. Jestem za bardzo zdenerwowana tym wszystkim i mam jeszcze nogi jak z waty, że pewnie nie bardzo jeszcze do mnie dociera to, co się dookoła mnie dzieje. Nie potrafię dobrze stać na żadnej rzeczy, więc nie widzę. Ewidentnie tak się stało. Zresztą widzisz, jak Peter się tak uśmiechnął do siebie, tak się spojrzył na ciebie, spojrzał się na Wilsona, Wilson się odwrócił, uśmiechnął się do siebie. Ale nie wiesz, o co chodzi. Widać, że on tylko kiwnął głową jakby i odwraca się. Okej. I po tym incydencie gdzieś tam praca powoli wraca na swoje tory. I to jest tak, że do końca dnia pracy nie działo się już nic spektakularnego, co mogłoby to przebić. Widać, że... No, raczej trudno, bo... No, na szczęście, wyobrażasz sobie gdzieś tam, cały czas przypominając sobie te wydarzenia z przedpołudnia, mogło być znacznie gorzej. To nie jest tak, że nie dałoby się tego stopować. To jest tak, że te ciężarówki z gangsterami odjechały gdzieś w połowie dnia. Tam była jeszcze jakaś kłótnia z Wilsonem, ewidentnie coś się nie dogadywali i tam ci gangsterzy się zawinęli. Widać było jednego mężczyznę, którego przez chwilę gdzieś tam rozpoznałaś. Wydaje ci się, że wiesz, kim był człowiek. Ponieważ nazwisko Salieri pojawiło się kilka razy w ustach twojego ojca i mówił o mężczyźnie, mówił o mężczyźnie w białej szarfie. I faktycznie przez chwilę widać było jednego z takich młodych Włochów, bardzo przystojnego chłopaka, który miał dobry garnitur i taki właśnie biały szal na szyi. I widać było, że wszyscy się go słuchali. Mogę sobie to zapisać? Tak, Salieri, jak najbardziej. Dobra, sobie go zapisz w sumie. I Salieri to jest ten młody w białym, z młody białym szalem, z białym szalem, tak. Dobra. Więc mówię, tam byli ci Włosi, oni się za chwilę zawinęli, tak naprawdę w połowie dnia. Maszyny jak zostały wyłączone, udało się klucz już wydobyć bez żadnego problemu. I co? Widzisz, jak właśnie dzieciaki się żegnają z tobą, mówią, to my będziemy do jutra w takim wypadku. Idziemy odebrać od pana Wilsona dniówkę i widzimy się jutro. I gdzieś tam powoli ta hala magazynowa opustoszeje. Jest coraz cichsza i coraz cichsza. Słychać jeszcze łomoty, gdzieś tam takie charakterystyczne dźwięki skrzypienia metalu o metal. Ktoś tam coś dokręca, jeszcze ktoś tam coś stuka. Jest przezbrajanie maszyn na noc. Już się zrobiło lekko ciemniej, to jest jednak mimo wszystko maj, więc już o tej godzinie 18-19 to powoli się tam gdzieś robi taka szarówka, bo to jednak ponad 10 godzin pracy dzisiaj było, zanim mogliście skończyć. Więc widać to akwarium Wilsona, gdzieś jest rozpalone światło, widać tam taką złotą łunę, która bije przez te okna. Widać tam cienie tego mężczyzny, wie jak Peter tak się na ciebie patrzy. To co, bohaterko? No to chyba idziemy. Mieliśmy się zgłosić. No tak. Do niego. No, ale wcześniej... Czekaj. Aha. Przez to wszystko... Wiesz, tak macam się po kieszeni. Aha. Bo przez to całe zamieszanie ja w sumie nie sprawdziłam, czy to, co mam w kieszeni, cały czas tam jest. Aha. One są głębokie, ale tak. Wolę się upewnić. Wiesz co, zaglądasz, wkładasz go do kieszeni, czujesz, że to, co tam włożyłaś, cały czas tam jest. Nie zniknęło. Dobrze. To takie uff. Dobra. Wolałabym... Wiesz co, mam taki pomysł. Aha. Bo... Anna mówiła mi dzisiaj, że jej mamie są potrzebne nowe buty do pracy. Okej. Okay. I że brakuje jej $1.5. Sporo. To dużo. No, ale może byśmy, jeżeli dzisiaj zobaczymy, co tam skapnie od Wilsona, co on w ogóle powie,
czy z tego coś będzie można wykroić, ale może byśmy jakąś, nie wiem, zrzutkę czy coś. Chciałabym jej, wiesz, jakoś pomóc, bo mała nie ma łatwo. Nie no. Zobaczymy, pójdźmy do niego i... A kto ma łatwo? Zobaczymy, co nam powie. Jasne. Jak Peter włożył ręce do kieszeni, poprawił już, założył ten swój kaszkiet, lekko przekręcił go na bok, spojrzał tymi swoimi zielonymi oczami. A co robimy z tą drugą sprawą? Później? No, trzeba by się jakoś... No właśnie, mi się wydaje, że może później, bo teraz jeszcze tutaj jest trochę zamieszania. Chociaż może teraz łatwiej byłoby się przemknąć, jak ty uważasz? Zanim pójdziemy do Ulsona, to może zobaczyć, jak to wygląda. To jest tak. Jak pójdziemy tam i zamarudzimy, to Ulson się może zawinąć i już go dzisiaj nie spotkamy. Więc jest taka obawa. Ale z drugiej strony, jak już będziemy gadać z Wilsonem, to co? To potem będzie trudniej tu wrócić, nie? Żeby nie zwracać na siebie uwagi. Ale wiesz co, no tak, no też prawda, ale wiesz co, w ogóle ja, tak jak mówiłam, ja myślę, że jemu nic nie powinniśmy o tym mówić. Jak niech się dowie od innych, jak ktoś na to wpadnie. My mamy co trzeba, żeby patrzeć, co to takiego, przynajmniej kawałek, ale z chęcią bym zobaczyła, czy coś się tam zmieniło. Wiesz, jak ta plama teraz wygląda na przykład. No właśnie. No, to wyglądało trochę dziwnie. A co jeżeli... To chodźmy tam, spróbujmy teraz tam pójść. Dobra. No jak on się spojrzał, chodźmy. Jak włożył ręce do kieszeni, faktycznie idzie, gdzieś tam machnął tego wąsa, tego majstra, którego poznaliście, widziałeś go już dzisiaj kilkakrotnie. Znasz człowieka, ale nigdy nie siedział przy waszych maszynach, więc nawet nie bardzo wiesz, jak się nazywa. On tam coś właśnie kręci jakimś śrubokrętem. Jak podchodzicie do drzwi, jak Peter otwiera je, wchodzicie do środka, znowu światło. Ja tylko tak mówię, jakby ktoś nas nakrył, to powiemy, że po tym, co się dzisiaj stało, chcieliśmy się upewnić i przyszliśmy sprawdzić po zmianie, czy nic z materiałami się nie stało, bo ta maszyna, w którą prawie wpadł Todd, to ona już i tak szwankowała od dawna i rwała te materiały trochę. No. To sprawdźmy, jak te pola wyglądają. Taką bajeczkę im sprzedamy w razie czego. No to chodźmy zobaczyć, jak to wygląda. Okej. Okay. Podchodzicie? I wiesz co? Tak jak tutaj dostawiono kolejne elementy, jakby lekko się wnętrze zmieniło, ale nie bardzo, więc znajdujecie ten bal, tą belę materiału, którą wcześniej oglądaliście i wiesz co? To jest tak, że trochę się jakby ta plama powiększyła. Minęło trochę czasu, no to zbyt, wydaje się zbyt szybko, nie? Ten grzyb, który macie w kuchni na suficie, to nie rośnie tak szybko, nie? Nie, no raczej tygodniami, miesiącami, a nie w przeciągu kilku godzin. Ej, Peter, czy mi się wydaje, czy ona jest większa? Jakoś tak nachyla znowu, wącha ją z powrotem. Chyba większa. Może postawimy tutaj, wiesz, jakąś kropkę albo jakoś zaznaczymy i zobaczymy, jak to rośnie, jeżeli faktycznie rośnie. I sprawdzimy jeszcze, nie wiem, jutro rano, o ile tutaj będzie jeszcze. A ten kawałek, cośmy go odkroili, to co z nim jest? No właśnie, sięgam do kieszeni, wyjmuję go i to jest przyglądam. Wydaje się to być troszkę bardziej zarośnięte, trochę bardziej mychate. Tam jest też taki... To opakowanie, w które to włożyłaś, też tak lekko zmleczniało, nie? Jakby... On się strasznie szybko... Jakąś, Peter się spojrzał, mówi, obrzydliwe. Co to w ogóle... Patrz, przecież kiedy my tutaj byliśmy? Kilka godzin temu, nie? No właśnie. Ohydztwo. Kurde. Nie wiem, czy chcę to dalej nosić w kieszeni. Jak chcesz, to ja to mogę zabrać. Jak wyciągnął. Już lepiej ja tego będę pilować, bo ty to roztrzepany jesteś. Nie, wiesz. No,
Ja to przynajmniej... Bez obrazy. Nie no, spoko. Ja to przynajmniej, wiesz, nie mam w domu dwójki młodszego rodzeństwa, które przypadkowo mogłoby to wziąć i zjeść na przykład. O, no, wie, jak on rozłożył, wie, jak on rozłożył ręce, nie? Jakby... Ale wiesz... W sumie też, prawda? Wiesz co, a może... Ej, wiem! Aha. Nasza skrytka. Nasza skrytka. Świetny pomysł. Bo my mamy przecież skrytkę tam, gdzie wymieniamy, wiesz, jak rysujemy historię, czy tam coś, mamy taką skrytkę. Dokładnie tak. Schowajmy to po prostu tam. Idealnie. I wtedy ani ty, ani ja nie będziemy tego nosili przy sobie, jak te jełopy. Dobra. Chodź, chowamy to do skrytki, a potem spróbujemy znaleźć Wilsona. Znaczy, on, pójść do niego. Widzisz, jak jeszcze Peter wyciągnął ci rękę, a oddasz mi nóż? O, sorry, jasne. Oddaję. Wiesz, jak bierzesz, otwiera go, wiesz, jak podchodzi do tego bala, tego materiału, widać, jak tak końcówką tego noża, tak, wiesz, jak skrobię po materiale, robiąc, obrysowywując troszkę tego grzyba, nie, tak dookoła. Obrysował? O, tak, tak, tak. Tak, świetnie, będziemy wiedzieć przez to, jak to szybko rośnie. No. Dobra, to do naszej skrytki, a potem idziemy do Wilsona. Dokładnie tak. Jak to wygląda, ta wasza skrytka? Gdzie ona dokładnie jest? To musi być, to znaczy właśnie, to musi być jakieś w miarę ustronne miejsce, dosyć no, takie, gdzie można się wymknąć na przerwie. Pewnie jest to taka albo gdzieś w takiej małej kanciapce, której już nikt nie używa. Kiedyś tam może jakiś majster chodził na fajka czy coś, ale teraz to już jest bardziej taki składzik i rupieciarnia. Tam jest pewnie jakiś taki obluzowany albo kamień, bo w zależności od tego, z czego jest podłoga, albo deska, albo taka płytka po prostu, pod którą my trochę tak po prostu wykopaliśmy taki dosyć płaski dołek, ale taki, który bardzo fajnie wchodzi w plik kartek, który można po prostu przyłożyć i dość łatwo jest to podnieść, ale jak ktoś nie jest zorientowany, to naprawdę trudno jest się dopatrzeć, że tam coś jest, to tylko my wiemy. Okej. Okay. I to jest tak, że... tam wymykamy na przerwach. Jasne. I to jest tak, że wchodzisz tam, wszystko odkładasz ten przedmiot tam, gdzie chcesz i wychodząc, zauważasz tylko, że naprzeciwko tego waszego składu były takie, są takie stare drzwi. Były takie stare drzwi. Kolejne, jedne właśnie, to jest ta część taka najmniej używana. I tam widzisz, to są zejście do tak naprawdę piwnic tej całej fabryki. I jest tak, że jest tam założony nowy łańcuch i nowa kłódka. Nowka sztuka. Ewidentnie coś zostało tam zamknięte. Nie słyszałeś, żeby... Szturcham tak Petera. Szturcham tak Petera. Ej, patrz, to jest nowe. Tego tutaj nie było. Ciekawe, co przywieźli. No ciekawe, to prawda. Pokazuję mu na kłódkę. Jak on podchodzi do tej kłódki, jeżeli tak, ogląda. Ale to nowa. Jak on dotknął, spojrzał. No widać, że... Takiej to bez łomu nie otworzysz. Wiesz co? Ciekawe, co przywieźli, skoro tak tego pilnują. Ciekawe, czy dawny szum, chyba tutaj. Ciekawe, czy ma to jakiś związek z tymi bandziorami. O, wiesz co, nie zdziwiłabym się. No bo co, przypadek, że pojawiają się ci tutaj i te nowe ciężarówy, a potem kłódka na drzwiach. No właśnie. No i słyszałeś przecież, jak się kłócili. No. Właściwie wrzeszczeli tak głośno, ale ty zrozumiałeś coś tego? Chyba niektórzy po włosku wrzeszczeli, czy nie? Może po włosku, ja to tam włoski. Ale to gorąco. Włoski to rozpoznaje tylko jak ktoś ręką rusza. Jak się tak wyprostował. tak to nie bardzo. No. Ale coś byli mocno niezadowoleni. No. O, powiem ci, że ja się nie lubię mieszać w sprawy dorosłych, ale
Jeżeli my za to oberwiemy po uszach, to już nie są tylko sprawy dorosłych. Niby nic nam nie mówili, pewnie nam nie powiedzą, ale coś tam jest mocno nie tak. To prawda. Chciałbyś się dowiedzieć, co... Ja tam dwa dni temu byłem, jak on tak się rozejrzał, chodźmy do Wilsona, to ci powiem. Mhm. Ze dwa dni temu stałem sobie na fajku z tam, nie żebym coś tam, a nieważne, i tam podsłuchiwałem, co tam chłopaki ze zmiany, ci starsi mówili, majstrzy mówili, że to dobrze, że u nas nie ma związków zawodowych. Mm. I że jeszcze tego brakuje, żeby ktoś je tutaj zakładał. Cokolwiek to znaczy. Słuchaj, to może właśnie o to poszło, może właśnie chcą założyć. Albo próbują i coś im nie wychodzi. Taki związek. No nie wiem. To brzmi dziwnie, nie wiem. Związek zawodowy. I co to się ten związek tak się. Co to się tak łączy? No wiesz co, w sumie to nas to chyba nie dotyczy za bardzo, ale to mniej więcej jest coś takiego, że znaczy z tego, co tam słyszałam, bo ja też za wiele nie wiem, ale generalnie takie związki zawodowe, no to wiesz, powodują, że jak na przykład masz ekipę, co pracuje razem. Tak jak my. I no tak jak my, tylko że to wiesz, dorośli. Aha. Którzy mają fakt w ręku, nie? I na przykład chcą, coś im się nie podoba, mogą razem zgłosić, że coś im się nie podoba i to już nie jest tak, że no tak jak u nas, pokręcimy nosem, a co najwyżej dostaniemy przez łeb. Trzeba się liczyć z ich zdaniem po prostu, bo oni mają swoje prawa. Kurczę. Przez to, że są w takich związkach. My byśmy też chcieli taki związek założyć. Bo to by taki związek, to by nam mocno pomógł. No, ale myślę, że ktoś weźmie nas poważnie. Stary, daj spokój. Chyba musimy jeszcze trochę poczekać. Nawet jakbyśmy poszli do Ulsona i powiedzieli, że... Zakładamy związek. Nas... Wiesz co, albo by nas wyśmiał, albo by nas sprał. Przy czym myślę, że raczej to drugie. Mógłby nas wyśmiać, mógłby nas sprać. Ważne, żeby nas nie zwolnił. A to swoją drogą. A być może to pierwsze, co by zrobił. Mijacie te maszyny. Chciałem, żebyś sobie rzuciła właśnie na szczęście jeszcze raz. Muszę powtórzyć, bo mi się... Jasne. 5. Idealnie. To w ogóle... Wilson jeszcze rozmawia przez telefon ewidentnie. I jak wchodzicie po tych schodach, widać właśnie otwarte drzwi, światło się pali, widać, jest tam nadymione, bo ewidentnie widać popielniczkę, mnóstwo papierosów w środku. On właśnie rozmawia przez telefon, jak spojrzał, no, pokazał go na was ręką. Tak, tak, byli tutaj. Kazałem im znajdywać sobie jakieś inne miejsce. Tak. Mm-hmm. Tak, proszę pana. Nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego. Tak. Nie będą się mieszać, tak. Mhm. Tak, przenieśliśmy to, jest zabezpieczone. Dobrze, dziękuję. To ja dziękuję. Do zobaczenia za parę dni. Dziękuję. Pęk, odłożę słuchawkę. Wiesz, ja patrzę to tak, żeby wyglądać jak najbardziej, że jak najbardziej mogę wyglądać, że nie słyszałam zupełnie tego, co on mówił. Nie wiem, patrzę w sufit albo mam spuszczoną głowę, cokolwiek. Jestem Peter osobą, która najbardziej na świecie nie słuchała. Tak. Peter też jakby kręci palcem w ziemi, wiesz, tak. O, moi bohaterowie, wejdźcie do środka. Wchodzimy oczywiście. Mhm. Moi drodzy, usiądźcie sobie, chcecie czegoś napić? No już tak was spojrzysz na ciebie, spojrzysz na Petera, widzisz, jak tam stoi butelka whisky, nie? Jakby i wiesz. To... Nie, dziękuję. Wiesz, ja mam. Alison ma do alkoholu takie dosyć podejście. Wiesz, o co chodzi? Ona, ona po prostu ma, nie reaguje dobrze na to. Mhm. Jasne. Nie, więc... Peter też ewidentnie nie jest za bardzo chętny.
Tak przysiadł na krześle i tak siedzi. Dobrze. Moi drodzy, to... żeście nam dzisiaj uratowali dużo pracy. To na pewno. Zdrowie tego dzieciaka. Ale co najważniejsze, maszyny, które jakby zostały uszkodzone, to nie wiem, mamy do wyrobienia jeszcze całą masę zamówień, które na nas czekają i każda zwłoka byłaby dla nas niewskazana. Moi drodzy, to czego wy ode mnie chcecie w takim wypadku? Niech on jak się oparł na biurku. Wiesz, to jest taka kalkulacja w myśli, żeby poprosić o coś, co nie... nie jest za dużo, ale jednocześnie, żeby on mógł się poczuć wspaniałomyślny, nie? Czyli tak, żeby on się poczuł dobrze, że jest hojny, a jednocześnie, żeby nie uważał, że my za dużo prosimy. Ja tak myślę, bo faktycznie kombinuję, żeby jakoś potem pomóc tej Annie, więc wiesz, tak patrzę, zerkam porozumiewawczo na Petera i myślę sobie, kurczę, czego my właściwie możemy zażądać? Nie wiem, no bo w sumie takie jakiś dodatek do dniówki w takiej sytuacji. Czy nie wiem, może jakiś dzień wolny, czy w sensie, wiesz, takiego czy skrócenie któregoś dnia pracy. Nie wiem, co tu jest praktykowane tak zwykle, no ale dodatek do dniówki byłby spoko. Tak, dodatek do dniówki byłby bardzo dobrze. No. Ile bym mogła poprosić, tak że w miarę bezpiecznie. Także jeżeli ja poproszę i Peter poprosi, to na przykład razem byśmy coś z tego tam już uciłali. Nie no, paręnaście centów spokojnie, jakby podwyżki jak najbardziej jakby wskazane, nie? Dobra, no to ja tak patrzę, no pewnie jako starsza to powinnam pierwsza, nie wiem, tam jak 15 centów, nie? Aha. Czy coś takiego. Spoko, nie? To ja bym chciała poprosić, czy moglibyśmy dzisiaj o 15 centów więcej dostać? Jak on się spojrzał? Nie ma żadnego problemu, dostaniecie i 30. Ale ja mam dla was inną propozycję. Wiem. Może wy byście to... dzisiaj... Może wy byście się chcieli przenieść. W drugiej, w tej nowej fabryce potrzebujemy łebskich pracowników. Proszę pana, bo ja słyszałam trochę o tej drugiej fabryce i słyszałam, że to jest bardzo nowoczesne miejsce i że tam faktycznie zatrudniają najlepszych, to tak robimy. Prawda? Pracują tam tylko i wyłącznie najlepsi na najnowszych maszynach. Wszystko jest zautomatyzowane i działa na prąd, moja droga. Każdy dostaje ubranie robocze i nie musi się martwić, że zniszczy swoje. A co najważniejsze, płacimy tam dwa razy tyle, co tutaj. To w tym momencie mi zabłysły oczy. Wiesz, Peter też, jakby tak się spojrzał na ciebie, spojrzał się na niego. To my bardzo dziękujemy. To brzmi naprawdę bardzo dobrze. A jeżeli byśmy mogli się tam przenieść, to od kiedy? Jak najszybciej tak naprawdę. Za 2-3 dni miejsce będzie dla waszej dwójki tam gotowe. Będziecie mieli czas się pożegnać ze swoją ekipą tutaj. Jejku. No to... Czy tak patrzę znowu na Petera, to... Peter ma takie mieszane... Bo Peter jest trochę zadowolony, a trochę taki zmieszany, ja też, nie? Tak. No, bo tak... I prawdopodobnie Alison wygląda dokładnie tak samo, bo bije się z myślami. A... I najchętniej by poprosiła o czas, żeby przemyśleć tą decyzję. To proszę pana, czy jeżeli my będziemy tam pracować, to już tutaj nie wrócimy, prawda? Do
do tej fabryki, bo nie pamiętam, żeby ktoś tamtąd był przerzucony znowu tutaj. Na karę czy coś. Nie, moja droga, nie zdarza się, żebyśmy kogokolwiek przenosili z powrotem tutaj. Dlatego, że zabieram tam najlepszych, takich, którzy są w stanie sobie poradzić w każdych warunkach. I takich, którzy nas nie zawiodą. To... Patrzę tak na Petera. To chyba dziękujemy bardzo. To brzmi bardzo dobrze i chyba jesteśmy gotowi zacząć tą pracę, zwłaszcza jeżeli płacą tam dwa razy więcej. Idealnie. Moja droga, to ja się w takim wypadku cieszę. Ja się wszystkim zajmę. Przyjdźcie jutro i pojutrze tutaj. Pojutrze dostaniecie ode mnie wszystkie potrzebne informacje i tak naprawdę za 3 dni zgłosicie się już do nowego miejsca. Dobrze? A teraz jak dobrze. Otworzył szufladę, wyciągnął monety, położył przed wami taki stosik, w sumie 30 centówek z jednej i z drugiej strony. Bierzcie, to należy wam się również. Wiesz, jak Peter się tak nachylił, jakby tak szybko do kieszeni, zadowolony z siebie, wstał. No ja tak samo. To do zobaczenia, panie Wilson. Dziękujemy. I jak się odwrócił. Dziękujemy, do widzenia. I podszedł do drzwi, tak poczekał na ciebie. I tak ja trochę. Tak jak się z nim zrównałaś, tak się spojrzał na ciebie. Trochę nie wierzę, ale chodźmy. Wiem. No. Tylko jak my to chłopakom ja i dziewczynom też powiemy? No schodzicie po schodach, schodzicie. Jak my to powiemy? Wiesz co, powiem ci, Peter, że ja powiedziałam Wilsonowi, bo nie chciałam, żeby myślał, że się wahamy, wiesz, że coś kombinujemy. Mamy jeszcze przynajmniej te 2 dni. Trzeba by się, kurczę, coś więcej dowiedzieć, bo patrz, czy ty w ogóle gadałeś z kimś, kto tam pracuje? Nie, bo ci ludzie, te dzieciaki w ogóle potem jakby nie chcą z nami gadać, znikają nie, gdzieś, no, tak? Jak zarabiam 2 razy tyle, co tutaj? 2 razy. To jest 2 razy więcej. Pomyśl. To jest... No, to nie mam tylu rąk, strasznie, żeby powiedzieć, ile to jest 2 razy więcej. Wiesz co, no niby... Faktycznie może miał po prostu dobry humor, a tam chciał nas jakoś wyróżnić, a tam brakuje osób do pracy, ale trzeba by trochę się podowiadywać o tym miejscu, zanim zaczniemy tam faktycznie pracować. No i trochę szkoda będzie tutaj zostawiać ekipę, nie? No właśnie. Co, masz jakieś obawy względem do tego miejsca? Wiesz co, no... Wiesz co, nie wiem nic o tym miejscu, ale... Nie wiem, Alison, jakbym zarabiał 2 razy więcej, to chyba też bym się już z tobą nie kolegował. Nie, nie żartuję. Zapamiętam ci to, Słoniaczku. Patrz, a pamiętasz to, jak ona była? To chyba ona się nazywała Sara, czy jakoś tak. No. Była taka malutka, po prostu do rany przyłóż. Zabrali ją tam. A potem wszyscy mówili, że w ogóle nie chce z nikim gadać, że tak zadziera nosa i w ogóle, że strasznie się zmieniła. No, ale ważne. To ta, co się potem wyprowadziła, nie? No. Co? Będę to musiała jakoś ojcu powiedzieć. No, ojciec to chyba będzie zachwycony, nie? No, pewnie się ucieszy. Tylko... Wiesz, boję się po prostu, że z tej radości to znowu pójdzie na odpowiednią uczcić. No tak, 2 razy więcej. No nieważne. A co ty na to, żebyśmy przynajmniej po te 15 centów z tego, co dostaliśmy, się złożyli i dali, Ann będzie miała jeszcze bliżej do tych butów. Co ty na to? Ja jej mogę dać całe 30, jak już... Jak będę zarabiał teraz 2 razy więcej, to mogę i całe 30 dać, nie ma problemu. Tak myślałam. Też w sumie to chciałam zrobić. I jak włożę rękę do kieszeni, by dał ci pieniądze.
Tylko nie to chciałam cię tak... Dobra, to chodźmy do niej, damy jej kasę. I tak miałam z nią rozmawiać później. Więc... I jak właśnie wychodzicie na zewnątrz, już w tej chwili już faktycznie tam jest szarówka, słuchać ten taki hałas miasta, gdzieś jeżdżące tramwaje, gdzieś już rozbłyskujące w oddali te najwyższe budynki na tej dalszej części Manhattanu, tej bogatszej. Grupa dzieciaków cały czas jeszcze stoi pod samym wejściem, przy tym szlabanie. Jeszcze się nie rozeszli, jeszcze wszyscy gadają. No to ja szukam Ann właśnie, żeby ją... Ona stoi z boku razem z Todem i ewidentnie cały czas go jeszcze coś przeprasza. On ją tam mówi, nie, wszystko w porządku, nic się nie stało. Ale nie, przepraszam. Ja do niej podchodzę. Chodź ze mną na chwilę, bo obiecałam, że jeszcze pogadamy. To chodź ze mną. Okej. Okay. Biorę ją tak na bok. Tak, co? Pan Wilson, nie, chcą mnie zwolnić? Nie, spokojnie. Nie, nikt cię nie chce zwolnić, dzieciaku, spokojnie. Słuchaj, mówiłaś mi o czymś dzisiaj, nie? I tak z Peterem sobie pomyśleliśmy, że chociaż trochę ci pomożemy. I tak, wiesz, dyskretnie, bardzo jej wsuwam w rękę te... No bo to będzie 60 centów, tak? 30 ode mnie i 30 od Petera, więc tak będzie bliżej do tych butów. Ojejku. Dziękuję. I tak ona znowu też zapłakać, nie? Jakby, tylko tym razem jakby z drugiej strony, nie? Ej, wiesz, tak, tak przykucam przy niej. Ej, nie masz te. To powód do uśmiechu, a nie ale do płaczu. Ale ja się cieszę, po prostu nie spodziewałam się. No to wiesz, tak ją przytulam. Ona szybko odwzajemnia ten uścisk. I potem biorę jej tak brodę do góry, tak delikatnie ocieram te oczy. Ona się wtedy uśmiecha, szczerze. No i teraz pamiętaj tylko, żeby tego nie zgubić i gdzieś schować dobrze. Pewnie masz gdzieś jakieś miejsce, gdzie tak, odkładasz. Tak, że ona faktycznie ma taką torebeczkę, to gdzieś tam schowała sobie gdzieś tam pod bluzkę. Tak, ja mam, chowam miejsca, a za... Niedługo będę mogła je kupić. No, już bliżej niż dalej, więc głowa do góry. I co? Myślę jutro, tak? Tak, tak jutro. Z tobą to wiesz, to sama przyjemność. Todd! Trzymaj się. Jak ona, hej, jak ona pomachała do ciebie, widać, że dzieciaki fetesz się na siebie patrzą, zaczynają się powoli rozchodzić. I gdzieś ta ulica, widać, jak się zaczynają w oddali zapalać latarnie tak naprawdę, ponieważ tutaj już jak na większości tego, nawet w tej części Manhattanu, tutaj już są elektryczne latarnie, więc one się spokojnie same zapalają. Jak Peter jeszcze się z kimś pożegnał, spojrzał na ciebie, to co, Alison, widzimy się jutro. Do jutra. Jak on włożył ręce w kieszenie, poprawił kaszkiet i gdzie się rusza w ciemną noc, nie? Ciekawe, gdzie tej nocy będzie spędzał noc tak naprawdę. No i włożył ręce w kieszenie i gdzieś tam... I oni się rozchodzą, tak naprawdę zostajesz trochę sama z tym wszystkim, nie? I co? No, ja to też już jakby robota się skończyła, więc chyba jest tak powoli też się kierować do domu, tak? Dobra, więc się kierujesz do domu w takim wypadku.